Słuchajcie, dzisiaj zaczynamy vloga, bo ostatnio ja znów powiedziałam na ostatnim vlogu, że zaczynamy vlogmas, a więc ja już mam trzeźwy umysł, bo jest godzina 13 i zaczynamy ten vlog, żeby się nie pomylić. I jest przepiękne słońce, także jak widzicie, jak tu jest przepięknie i jasno. I ja zaraz Wam na szybkości pokażę, co za paczuszka do mnie przyszła. Czyli dla tych, co mają dzieci, to może będzie interesujące. Dla tych, co nie mają, ale może będą mieli, to będzie też interesujące. Ale dla tych, co nie mają, to pewnie nie będzie, więc najwyżej sobie przewiniecie. A i od razu, żeby nie zapomnieć, to subujcie, komentujcie i lajkujcie ten film i zapraszam Was do oglądania w ogóle poprzednich filmów, które są pewnie tam hen daleko na kanale, bo już powoli zbliżamy się do planowania urodzin Luny, bo są w niedzielę następną. Także będziemy planować Luny urodziny i będą w stylu świnki. Luna uwielbia świnki, ale nie chcę robić tylko świnkowego, bo to są tylko świnki Pepy na rynku, jeśli chodzi o świnki, więc zrobimy w stylu farmy, także jakieś tam krówki motyw będzie i w ogóle, także no, a zapraszam Was do filmów poprzednich, bo pierwszy film, jaki został wrzucony na kanał, to były właśnie urodziny Luny i tam były też niezłe dekoracje i wcale to nie było drogo, to było po kosztach z Pepko, więc w tym roku będzie troszkę podobnych ozdób, no ale już tematycznie i mamy w planach zrobić sami tort dla Luny w kształcie świnki. Także na to będzie oddzielny film, tak. Więc życzcie nam powodzenia, a Luna już wyciąga kalendarz adwentowy z szafki, super. Luna, za rok. Chowaj to. Także ja już pokazuję Wam, co za paczuszka przyszła, czyli po prostu jakie pampersy używamy dla Luny jeszcze. Niestety jeszcze używamy, ale może niedługo się pożegnamy, no. Także tak, ale to dopiero Luna, dopiero albo aż, nie wiem, jakie macie doświadczenie, 2 latka. Także patrzcie, pokażę Wam tu tak, pomiędzy kosmetykami to leży, ale tutaj najwygodniej mi i to rozpakowałam, także polecam Wam bardzo w ogóle te pampersy, bo one mają super chłodność i są bardzo dobrej cenie, Luna nie ma od nich alergii, kiedyś kupowałam Mumi Baby, ale one naprawdę 2 razy droższe były, praktycznie 2 złote chyba za jedną pieluszkę. Także no, a to są takie pampersy i one naprawdę są bardzo dobre, jeśli chodzi o cenę. I my tu mamy pieluchomajty. Dobra, tutaj Luna przyniosła mi talerzyk, bo chce zjeść kulki. To takie chyba, o właśnie tak, płatki ekologiczne śniadaniowe. I kiedyś z tej firmy Luna jadła bardzo dużo kaszek, także też fajne. Te, no i oni nie dodają cukru, więc bardzo fajny skład. Chciałam Wam w międzyczasie pokazać, ale mi na podłogę, kurde, wszystkie kulki zjechały, ale tak, tak się prezentują kuleczki. I jak widzicie, Luna sobie już poradziła i jest podłogi, tak? I co, jak powiesz, pyszne? Proszę, masz z talerzyka. Mama zaraz pozbiera z podłogi, więc nie jedz z podłogi, tylko z talerzyka, dobra? I co, dobre? Bardzo dobre? Jakie dobre? Także Luna poleca te kulki, bo mam w planach, na śniadanka Lunie dawać płatki, takie właśnie kulki z mlekiem, więc zobaczymy, czy to się sprawdzi. Bo ostatnio u nas, jeśli chodzi o śniadania, to Luna chce jajo, ale tak naprawdę jego nawet nie je. Więc nie mam pomysłów już, co jej dawać. Tak. Dobra, patrzcie, od razu Wam pokażę, jakie mleko używamy, bo jeszcze będziemy jego z rok pewnie używać, do 3 lat, tak jak zalecają. I my używamy te mleko, jest bardzo fajne, w dobrej cenie, dobry skład ma i Luna też dobrze się po nim czuje. Kiedyś używaliśmy koziego mleka. Wiecie co, nie powiem Wam, jak się nazywało. Muszę sprawdzić, ale na pewno dla drugiego bobasa, jeśli nie sprawdzi się karmienie piersią, albo coś, no bo Lunę na przykład karmiłam już od 6 miesiąca mlekiem tym kozim, to na pewno w filmie jeszcze znajdzie się to mleko.
No, nie przypomnę sobie nazwy, ale te mleko na pewno zamówimy jeszcze, jak będę powoli kompletować wyprawkę, żeby mieć w razie co. Wiem, że to podobnież nie jest polecane przez niektórych ludzi, żeby mleko modyfikowane mieć, bo to, że może zniechęcać do karmienia piersią, ale ja wolę mieć i tyle. Także tak. Ilunia, kiedyś też z tej firmy kupowaliśmy bio toddler milk i one właśnie, że z full cream i coś tam, także to jest bardzo fajne. I w ogóle te wszystkie rzeczy kupiłam na stronie krab, tam są dwie literki A albo B, krab.pl, nie pamiętam jak to dokładnie było, ale spoko strona, bo oni w moment wysyłają i mają w dobrej cenie te rzeczy, tak porównując do innych stron. I jeszcze zamówiłam taki mus, ale jestem w szoku, jakiej on jest pojemności. W sensie na necie było to wszystko napisane. Chcesz to zjeść? Dobrze, już ci daję. Także na necie to wszystko było napisane, że 200 ml albo na przykład ten sok 250, ale patrzcie, jakie to jest duże. Bardzo duże. Także ja jestem w szoku, ale to chyba mój mózg mi po prostu tak działa teraz. Ale zobaczymy, najwyżej z Luną na pół to wypiję. Także przetestujemy sobie te tubki, jak wy macie, w sensie kupuję Lunię te z Gerbera zawsze, ale one są takie malutkie i ona najchętniej by drugą chciała, choć z kolei czasem nie dojada, więc no zobaczymy. Także tutaj takie tubeczki, a i tego jestem super ciekawa, to też zaraz otworzymy. Mam wrażenie, że to ta firma, o to, tęczowy ogród, jest konkurencją dla Helpy, to co, o to. Bo mają praktycznie te same produkty, mają kaszki, mają właśnie te owoce liofilizowane, ale są jednak te rzeczy w lepszych cenach, więc chyba Helpę ktoś rozgryzł i po prostu robią konkurencję. Ale zaraz zobaczymy, to są w ogóle czarne maliny w kawałkach, jak możecie sobie przeczytać, więc zaraz otworzymy, bo Luna uwielbia takie owocki liofilizowane. I tutaj dostaliśmy jeszcze jakiegoś gratisa, nie wiem, to jest jakaś kaszka na spokojny sen, o, to coś dla nas. Patrzcie, dobry skład, o, ekstrakt z rumianku, tak. Przetestujemy na luneczce, nie? Ale raczej, nie no, na sen, nie no, nie wiem, ja, oj, to bez glutenu. Ja jestem taka, o, jeśli chodzi o testowanie z luny snem. To chcesz? Dobrze, zaraz to otworzymy, bo powiem wam, że ostatnio, w sensie Vlogmas na pewno nam rozregulował Luny drzemki i chodzenie spać, bo ona zawsze miała drzemki jakoś 10-11 i zasypia elegancko i spa godzinkę, czasem nawet dłużej, a przez Vlogmas to się bardzo poprzeciągało i czasami chodziła spać o 13-14, bo jak widziała, że coś się robi, to ona w ogóle nie chciała chodzić spać. Także przez Vlogmas to wszystko nam się pozmieniało, albo nie przez Vlogmas, nie wiem, ale naprawdę czasami właśnie jeśli chodzi o nocne spanie, to punkt 19 i zawsze zasypiała, zawsze była zmęczona i chodziła spać i już nie wstawała, a przez grudzień i teraz styczeń po prostu jeśli chodzi o chodzenie spać wieczorem czy drzemki, to jest bardzo ciężko, bo idzie, zaśnie na przykład o 20, 21, czasami o 22, gdzie ja już jestem totalnie padnięta i nie mam sił nawet, żeby ją kłaść spać i po prostu ze zmęczenia kładę się z nią do naszego łóżka, co po prostu ona zasypia u siebie i w nocy zazwyczaj przechodzi do naszej sypialni sobie sama o, nie wiem, 2, 3, 4, to w ogóle już jest luksus. A teraz po prostu jest dużo gorzej. Dobra, nie przedłużajmy, nie gadajmy o spaniu, może zrobimy oddzielny odcinek o tym, jak chcecie się powymieniać swoimi opiniami, ale powiedzmy, że nie narzekam. Jeszcze pół roku i w ogóle będą nocki ciekawe, także tak. I otwieramy malinki, zobaczymy, co tu ciekawego jest. Także patrzcie, co tu mamy. Wow, czekaj, wezmę kamerę. Patrzcie, jakie cudeńka. Teraz spróbujemy. Takie cudowne malinki, proszę. Próbuj, ekspertko. Co? Dobre? Jakie dobre? Gdzie Luna zaakceptowała? A jakby kogoś ciekawiło, ile kosztowała ta paczka malin, to zadyszka ona była tam na tej stronie krab.pl. To trzymaj, bierz wszystko. A dasz mamie jedno?
Gdzie to smakuje? O Jezu, naprawdę ci to smakuje? Proszę, jakie to jest kwaśne. O Jezus. O Boże, dobra. Mama. Jak Lunie to smakuje, to jestem zachwycona, bo to jest takie kwaśne, że ja pierdzielę, ja bym tak nie jadła. Cześć, miałam i mówię, Rafał, kurde, my kupujemy Lunie te wszystkie pyszności, jakieś te borówki suszone, bo borówki są super słodkie. Mówię, kurde, to kupujemy, my nawet tego nie jemy, a to jest takie dobre, ale ta malina, o Jezu, jakie to jest kwaśne. Wow. I co, dobre? No to smacznego. I co, takie dobre? Mama? Mama nie chce. Dziękuję. Słuchajcie, teraz zabieramy się za super szybki lunchyk, czyli szpinak baby, jedno jajko i taki serek śmietankowy. Oczywiście czosnek i masełko. Wrzucamy masełko na rozgrzaną patelnię i będziemy smażyć czosnuś. Także rozpuszcza nam się masełko. Mama. Wrzucamy czosnek. Tata. Zmniejszamy ogień, bo mi się masełko zaczyna przyrumieniać. I troszkę przysmażamy czosnek, a później dodamy do tego szpinak. I teraz oczywiście mój chleb tostowy i mówię wam, jak skończy mi się ta paczka, już na szczęście się kończy, to robimy własny domowy chleb tostowy, bo te kupne to nie ma sensu, nie? No. Także teraz na chlebek smarujemy nasz serek śmietankowy. O, o taki, widać, tak. I na to układamy nasz szpinak zblanszowany z masełkiem i czosnkiem i solą. I teraz na tą samą patelnię jeszcze przesmażymy sobie jajeczko, żeby było jak jajeczniczka, taka przesmażona. Jaja. I teraz na takie nasze tościki jajeczko, czyli coś podobnego, co już robiliśmy w ostatnim vlogu. Ale troszkę inne składniki. Up, zaraz to posprzątam. I jeszcze na to możemy sobie wrzucić troszkę sosiku sriracha, o tego. Delikatnie, jak lubicie, ostre. O, tak delikatnie, hop. I rozsmarować, żeby to było tak w miarę równomiernie. Ja. Patrzcie, jakie cudo. To jest najlepsza rzecz na świecie. Idziemy jeść, Luna? Widzicie to? Czy wy to widzicie, jakie to jest cudowne? Także wcinajmy te pyszności i zaraz Lunę kładę na drzemkę. Także polecam się. Kanapeczki lunchowe, najlepsza rzecz na świecie. Proszę bardzo, Luneczko, smacznego. Także mamy po kanapeczkach i oczywiście woda, nie? Też masz swoją? Ja mam swoją, ty masz swoją, tak? Wodę, tak. Mogę zobaczyć, jak nie wiedzieliście, o co mi chodzi z tym tematem. Już Luna ze smoczkiem jeszcze na spanko. Jak nie wiedzieliście, o co mi chodzi z tą miłością do świnek, no to patrzcie.
i tematem urodzin świnkę. Świnka. I żeby by nie było, że to takie zachwyty świnkowe, ale no niestety mamy tylko taką kolekcję na razie. Gdzie znajdę postać świnki, czy pluszak, czy co, to kupuję. Ale powiem Wam, że nie często można znaleźć zabawki świnki. Te oczywiście nie pepowe. Także no, ta jest Zikę i świnka. No i Luna oczywiście w swojej ulubionej zabawie. Lody, tak? Daj smoka, skoro nie idziesz spać, odłożę. Tak? Mogę mnie? Dobra, to ja poproszę. A więc ja poproszę lody truskawkowe w białym wafelku i z polewą truskawkową. A która to polewa truskawkowa? Nie, nie, obok. Która? No, także takie lody poproszę, dobrze? To poproszę. Tak, to są truskawkowe, bardzo ładnie. Dobra, widzę, że rożek biały jest zajęty, to może być w kubeczku. Tak! Tak, i taką polewę truskawkową. Dziękuję. I łyżeczkę dostanę? O, super. Patrzcie, jaki serwis u Luneczki. Pyszności. I jeszcze jeden? Wow, dziękuję. Idę po sałatę do Rossmana, po ten krem bibi, bo ten okazał się trochę za ciemny, więc sobie będę je mieszać i nadal jest na promce, także lecę i zaraz wracam. Juhu, w domku i zabieramy się za gotowanie obiadku. Tutaj z tego powstanie smażony ryż, więc też jajeczka obowiązkowo, szczypiorek i to wstawiamy już do pieca nagrzanego do 190 stopni i tak pewnie z 20 minut, ale to do obserwacji. I to jest po prostu taki łosoś w pesto i w orzeszkach nerkowca. Ty
Także patrzcie, tutaj jest gotowy obiadek. Łosoś upieczony z pesto, ryżyk i sałata z sosem z majonezu, keczupu i trochę oliwy czosnkowej. Jam. Także dziękujemy za oglądanie i my już jemy. Do następnego vlogmaska. Vloga. Pa.